Mr. President of the Republic of Poland, dear family of Bronisław Geremek, excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. We have gathered on this sad day to pay our respect and gratitude to Bronisław Geremek, a great Polish patriot and a great European. Standing here, we commemorate his memory and extraordinary life. His departure is a great loss for his family and his friends, for Poland and Europe. The European Parliament has lost an outstanding colleague, one of its greatest personalities. Panie Prezydencie, Szanowni Członkowie Rodziny, Szanowni Państwo. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj w ten smutny dzień po to, by oddać szacunek i wdzięczność Bronisławowi Geremkowi, wielkiemu polskiemu patriocie i wielkiemu Europejczykowi. Stojąc tutaj, uświetniamy jego pamięć i jego wspaniałe życie. Jego odejście stanowi niepowetowaną stratę dla jego rodziny oraz dla przyjaciół, dla Polski i dla Europy. Parlament Europejski stracił wspaniałego kolegę, jednego z najwspanialszych ludzi. Bronisław Geremek has lived a life of service. For decades he struggled to win for the Polish people the basic values of democracy, freedom, human rights and the rule of law, which in the western part of our continent have been an everyday reality since after World War II. His dedication to the democratic opposition and the great popular movement Solidarność bore fruit. Since nearly two decades now, Poland has taken its rightful place in the community of free and democratic European nations. Since the 1st of May 2004, Poland is a member of the European Union, the unique community of the European family. Poland is a member of the North Atlantic Alliance since 1999 as well. And without doubt, Bronisław Geremek's contribution to this cause makes him one of the founding fathers and key architects of the new Poland. Życie Bronisława Geremka było życiem służby. Przez dziesiątki lat walczył, by dla polskich ludzi, dla polskiego narodu wygrać takie podstawowe wartości jak demokracja, wolność, prawa człowieka i praworządność, które były zwykłym elementem codzienności zachodniej części naszego kontynentu po II wojnie światowej. Jego poświęcenie się dla demokratycznej opozycji i dla wielkiego ruchu Solidarność przyniosło owoce, ponieważ już od prawie 20 lat Polska zajmuje przynależne jej miejsce w wspólnocie wolnych i demokratycznych państw europejskich. Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem rodziny Unii Europejskiej. Polska jest również członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego od 1999 roku. Nie ma wątpliwości, że wkład Bronisława Geremka do tych spraw uczynił go jednym z ojców założycieli i kluczowych architektów nowej Polski. Since 2004, Bronisław Geremek has been a member of the European Parliament. In Brussels and Strasbourg, our path frequently crossed. I got to know him as a genuine believer in the unity of Europe, which respects our specific national, regional and local identities. The unity of Europe reflected his ideals and convictions, those of reconciliation, dialogue, compromise, partnership and, where possible, friendship. I strongly admired his unique ability of being at the same time close to Poland and Europe. Od 2004 roku
Bronisław Geremek był członkiem Parlamentu Europejskiego. Zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu nasze drogi często się spotykały. Znałem go jako człowieka głęboko wierzącego w jedność Europy. Taką jedność Europy, która respektuje narodowe, regionalne i lokalne tożsamości. Jedność Europy odzwierciedlała jego ideały i jego przekonania. Te ideały, przekonania o pojednaniu, dialogu, kompromisie, partnerstwie i tam, gdzie jest to możliwe, również przyjaźni. Głęboko podziwiałem jego unikalną zdolność bycia blisko zarówno Polski, jak i Europy. Bronisław Geremek was strongly involved in pushing forward the unity of Europe, which he understood as the best solution for the future of his country and our continent. In his parliamentary work, he never forgot about the new eastern neighbors of the European Union, whose European perspective he championed. Bronisław Geremek bardzo mocno był zaangażowany w rozwijanie jedności Europy, którą rozumiał jako najlepsze rozwiązanie dla przyszłości swojego kraju i naszego kontynentu. W swojej pracy parlamentarnej nigdy nie zapominał o wschodnich sąsiadach Unii Europejskiej, których perspektywę europejską zdecydowanie popierał. Let us never forget, although this is a sad day, it is a day of gratitude. The miracle of our generation, embodied in the fall of totalitarian communism, will always be inseparably associated with Solidarność and personalities like Bronisław Geremek. Nie powinniśmy tego nigdy zapomnieć. Chociaż dzisiejszy dzień jest dniem smutnym, jest to również dzień wdzięczności. Cud naszego pokolenia, który ucieleśnił się w upadku totalitarnego komunizmu, zawsze będzie nierozłącznie związany z Solidarnością i z takimi osobami jak Bronisław Geremek. We in the European Parliament will honor the memory of Bronisław Geremek by continuing our strong engagement for European unity based on solidarity. And as Tadeusz Mazowiecki has said, Bronisław Geremek served Solidarność, Polska, Europa. Merci, danke, dziękuję, drogi Bronisławie Geremku. My w Parlamencie Europejskim uhonorujemy pamięć Bronisława Geremka, kontynuując silne zaangażowanie w jedność Europy opartą na solidarności. Tak jak powiedział Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek służył Solidarności, Polsce i Europie. Dziękuję, drogi Bronisławie.